Cześć, ja jestem Łukasz, a w dzisiejszym odcinku nowa twarz w falubazie, a dokładniej na pozycji juniorskiej. Sajfudinow wraca do ligi angielskiej i wzbudza kontrowersje. Polonia Piła złożyła wniosek o przyznanie licencji. Koniec ostrzeżeń za tak zwane mikroruchy. Ale na wstępie zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, a my już lecimy z tym materiałem. Na początek chciałbym dodać coś do poprzedniego odcinka, w którym mówiłem o remontach stadionów w okresie zimowym. Przedstawiłem tam parę obiektów, ale na żadnym ze zdjęć nie umieściłem stadionu Krosna. Jeden użytkownik zarzucił, że ktoś tu chyba nie lubi Krosna i że chyba to miałem być ja, bo nie umieściłem zdjęcia. Oficjalnie odcinam się od tych oskarżeń i umieszczam zdjęcie dla osoby zainteresowanej, jak obecnie wyglądają prace. Lecimy dalej z materiałem. Michał Cużytek został ogłoszony nowym zawodnikiem falubazu Zielona Góra. Plotki o tym, że starszy z braci Cużytków miał opuścić wrocławski klub, pojawiały się już w zeszłym roku. Michał podpisał z WTS-em kontrakt warszawski, a na brak zainteresowanych nie narzekał. Ostatecznie zdecydował się na przenosiny do klubu z myszką Miki. Być może sprowadzenie Cużytka ma podłoże o tyle strategiczne, że za rok będzie idealnym zawodnikiem na pozycję U24. Nie pozostaje nam nic innego, jak życzyć mu powodzenia. Poznaliśmy już całą obsadę kryterium asów. Poprzednich zawodników przedstawiałem wam w ostatnich odcinkach z serii, a teraz pora dokończyć zestawienie. Do już wcześniej przedstawionych dołączył Benjamin Basso, Niki Pedersen, Kacper Woryna, Wiktor Przyjemski, Andrzej Lebiediew i Daniel Jeleniewski. Natomiast obsadę memoriału Alfreda Smoczyka w Lesznie, jak zapowiedziały klubowe media, poznamy już w najbliższą środę. Polonia Piła to klub, który w 2019 zniknął na chwilę z żużlowej mapy. Tor poszedł w odstawkę, a ligowego ścigania na próżno tam było szukać przez dwa sezony. W 2022 znaleźli się ludzie, którzy dokonali reaktywacji i wystartowali w lidze, z większymi lub z mniejszymi sukcesami. Przyszłość pirskiej Polonii była niepewna, a pod znakiem zapytania stały starty w sezonie 2023. Całą historię z tym związaną znajdziecie w innym odcinku na kanale z serii Speedway News. Wczoraj około południa w mediach pojawiła się informacja, że Polonia Piła złożyła wszystkie niezbędne dokumenty do tego, by uzyskać licencję na starty w lidze. Obecnie są one rozpatrywane, a kibice muszą uzbroić się w cierpliwość, jak powiedział przewodniczący GKS Żet Piotr Szymański. Wydaje się, że nad Piłą znowu wyszło słońce i że starty w lidze, które jeszcze wczoraj nie były w ogóle pewne, dzisiaj są całkiem realnym scenariuszem. Trzymamy więc kciuki za ogłoszeniem oficjalnie przyznania licencji drużynie z Wielkopolski. Koniec ostrzeżeń za mikroruchy. Mikroruchy, jak wynika z definicji, to minimalne ruchy na starcie wykonywane przez zawodników. W przeszłości toczyły się zażarte dyskusje na ich temat. Co mamy traktować jako mikroruch, jak karać za to zawodników, a nawet dochodziło do sytuacji, gdzie Jacek Gajewski i Leszek Dębski kłócili się w studiu Ekstraligi o znaczenie słowa w tym samym momencie. Wydaje się, że najgorsze mamy już za sobą, bo od tego sezonu mocno zmienią się przepisy. Przede wszystkim, jak informowałem was niedawno, taśma startowa zawiśnie o około 15 do 20 cm niżej niż do tej pory. Do tego wszystkie starty w Ekstralidze będzie puszczać automat, a nie sędzia. Automaty wykorzystywano dotychczas tylko w niższych ligach. To wszystko ma na celu udaremnić oszustwa na starcie. Zmienione zostały też przepisy dotyczące samego startu. Jeśli zawodnik po zapaleniu zielonego światła ruszy się, to nie będzie to karane, jeśli zatrzyma się i w chwili podniesienia taśmy będzie stał nieruchomo. Oczywiście są tu rzeczy nadrzędne i jeśli zatrzyma się dotykając motocyklem taśmy, wtedy oczywiście zostaje wykluczony, to jasne. Pomysł nowego przepisu przypadł do gustu Rafałowi Dobruckiemu, trenerowi polskiej kadry. Czy nowości wprowadzone przez GKS Żet okażą się korzystne dla polskiego Speedwaya? Jak zwykle czas pokaże. Parę dni temu pierwsza ekstraligowa drużyna wyjechała na tor. Oficjalnie treningi czas zacząć. Motocykle żużlowe zawrzały w Toruniu, gdzie po przerwie zimowej rozruszano kości. Ach, sezon zbliża się wielkimi krokami. Do pierwszych zawodów niecały miesiąc, a do pierwszego ligowego ścigania w Polsce nieco ponad 30 dni. Sezon rozpoczął się już we Francji, gdzie pierwsze zawody zainaugurowały sezon ligowy w Europie. Z tego tytułu, że liga zbliża się tuż, wyjątkowo w tym odcinku poinformuję was, że do około 2 tygodni planuję wrzucić odcinek z moimi typami na ten sezon, na który widzę, że czekacie. Oczywiście już teraz zachęcę was do jego obejrzenia i podzielenia się swoją opinią właśnie pod tym planowanym filmem, który, powtórzę, powinien być do 2 tygodni.
I na koniec sprawa podpisania kontraktu przez Emila Sejfudinowa. Temat jest dość delikatny, więc proszę Was o dystans i mocniejsze przemyślenie, zanim coś napiszecie w komentarzu. Wszystko zaczęło się 24 lutego, gdzie w godzinach porannych Emil Sejfudinow został przedstawiony nowym zawodnikiem Ipswich Witches. Przepraszam, jeśli to źle przeczytałem. I sam transfer nie wyróżniałby się niczym szczególnym, gdyby nie fakt właśnie daty przedstawienia, która wypadła akurat w rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie. Niektórzy eksperci są oburzeni i oskarżają Anglików o taki dobór daty. Przykład Jan Krzystyniak i jego wypowiedź dla Przeglądu Sportowego. Warto wspomnieć, że nie był to żaden deadline. Angielski klub mógł przedstawić Emila zarówno wcześniej, jak i później. Pominę już fakt wypowiedzi szwedzkiego działacza, który zasugerował, że podpisanie kontraktu odbyło się bez zgody FIM, czyli Międzynarodowej Federacji Motocyklowej. Według jego wiedzy Rosjanie zostali dopuszczeni do startów tylko w Lidze Polskiej. Emil do Anglii powróciłby po 11 latach rozłąki. Temat wokół niego i innych Rosjan był gorący przez ostatnie miesiące, a sprawa wojny wciąż elektryzuje cały świat. Powstały więc dwa obozy, jeden, który z łatwością doszukuje się podwójnego dna, i drugi, który mówi, że data to tylko przypadek. A wy, za którym obozem byście się postawili? Przypadek czy celowe działanie? Dajcie znać kulturalnie w komentarzu. Wielkie dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport. Pozdrawiam wspierających i do następnego odcinka albo live'a. Na razie, cześć!